Witajcie. Tak jak się spodziewałem, materiał mówiący o śmierci Magdaleny Żuk wzbudził potężne emocje w komentarzach. Prozaiczna prawda wydała się zbyt banalna. Do tej sprawy jeszcze powrócę. Mam nadzieję, że w niedługim czasie dojdzie do prawdziwego przełomu w śledztwie, a winni zostaną ukarani. W tym tygodniu chciałbym przejść do drugiej części materiału o zagadkowym zaginięciu Iwony Wieczorek z Gdańska, do którego doszło w lipcu 2010 roku. Robię to na waszą prośbę, ponieważ otrzymałem kilkaset e-maili proszących o kontynuację sprawy. Owszem, wątków w tym przypadku nie brakuje. Nie brakuje też hipotez i teorii spiskowych. Często zadawaliście mi pytanie, dlaczego pierwszy materiał nosi taki tytuł, jakbym był pewny przebiegu zdarzeń. Ten tytuł taki miał być. Chciałem dać szansę wszystkim zaangażowanym w sprawę do działania. Co najbardziej może wyprowadzić sprawcę z równowagi? Jeśli zmienisz fakty, które doskonale zna. Tutaj rodzi się pytanie, czy przyniosło to skutek? Szczerze? Nie potrafię na to odpowiedzieć. Natomiast wiem jedno. Polski wymiar sprawiedliwości powinien wziąć pod lupę kilka z komentarzy. Sprawdzić po IP komputera, do kogo należy konto użytkownika. Pomimo upływu 10 lat, nazwisko Wieczorek nadal budzi zainteresowanie. Mój materiał został wyświetlony niemal 200 tysięcy razy. Jest to wielki znak, że Polska jeszcze nie zapomniała o tej sprawie. Wszyscy marzymy o tym, aby nadeszło wyjaśnienie, bo nie ma nic gorszego od życia w niewiedzy. W tym materiale chciałbym poruszyć wątki, które również pozostały w poczuciu niewyjaśnienia. Podejrzane komentarze, powiązania z lokalnym światem przestępczym, a nawet wątek byłego partnera zaginionej, Patryka G. Właśnie od tego chyba wszystko warto zacząć. Wrzucenie tego na koniec materiału byłoby błędem. Mając dostęp do analityki Google, mogę śledzić waszą uwagę i zainteresowanie. To właśnie pierwsze minuty są kluczowe. Późniejszy natłok treści może jedynie rozpraszać. Przejdźmy więc do konkretów. Gdy Michał D. spotkał Patryka dzień po zaginięciu Iwony, usłyszał z jego ust, że wie o tym, że ona zaginęła, ale nie takie numery wykręcała, bo jest po prostu taką treść zeznań możemy znaleźć w aktach sprawy. Patryk miał wtedy nie wykazywać żadnego zainteresowania sprawą. Zupełnie jakby losy byłej dziewczyny były dla niego bez znaczenia. Michał D. prywatnie znał Iwonę słabo. To była dziewczyna jego kumpla i nic więcej. Pamięta, że na tydzień przed zaginięciem nastolatki bawili się wspólnie na domówce u jednego z kolegów, Tomasza. Iwona Wieczorek miała tego dnia przesadzić z ilością wypitego alkoholu. Miał nawet dojść do sprzeczki, ponieważ młoda kobieta nie chciała opuścić mieszkania kolegi. Została wyniesiona na przystanek autobusowy przez znajomych. Tam odzyskała jednak siły. Następnie udała się z Michałem i Adrią do jej mieszkania. Wypili jeszcze po piwie i poszli spać. Iwona próbowała zeswatać dwójkę znajomych. Sama Michałem nie była zainteresowana. Następnego dnia, gdy wstali około południa, Iwona wróciła do siebie blok obok. Magda T. 2 minuty po 1 w nocy wysłała do Iwony SMS-a. Chciała poinformować ją o tym, że widzi Patryka w klubie Banana Beach. Mężczyzna miał stać przy barze w towarzystwie dwóch kobiet. Choć para rozstała się w maju, Iwona Wieczorek nadal była zainteresowana życiem Patryka. Chciała wiedzieć, czy znalazł już sobie kogoś nowego. Dlatego Magdalena T. poczuła się w obowiązku, aby poinformować koleżankę. Na pytanie śledczych, czy zaginiona nastolatka mogła umawiać się na spotkania sponsorowane, stanowczo zaprzeczyła. Iwona podobno rzadko miała własne pieniądze, a jak już, to były to zwykle drobne kwoty. Kolejnym przesłuchiwanym świadkiem był sam Patryk G. Jednocześnie były chłopak zaginionej, a zarazem jej kuzyn. To właśnie z uwagi na te rodzinne konotacje matka Iwony była przeciwna temu związkowi. Pokrewieństwo podobno nie było bardzo bliskie,
ale jednak. Patryk zeznał, że nie pamięta dokładnie, co robił w nocy z 16 na 17 lipca. Ogólnie to on niewiele pamięta, za to utkwiło mu w głowie, że na tydzień przed zaginięciem Iwona Wieczorek zadzwoniła do niego około godziny 5 rano. Miała wtedy krzyczeć, że pobili ją jego kumple. W pierwszych zeznaniach jednogłośnie orzekł, że do domu wrócił między 1 a 2 w nocy. Kolejne zeznania przynosiły tylko więcej niespójności. Gdy śledczy zadali pytanie, co robił o godzinie 2 w nocy przy ulicy Parkowej w Sopocie, stwierdził, że był gotowy na to pytanie. Niestety, nie pamiętał, co go skierowało w tamtym kierunku. Najpewniej wracał do domu. Tutaj policjanci ponownie zaskoczyli go pytaniami o godziny. 2:54, 3:32. Wtedy telefon Patryka logował się na ulicy Obrońców Wybrzeża. Za każdym razem odpowiadał to samo, czyli że wracał do domu. Nie wiadomo, ile dokładnie tych powrotów do domu było tej nocy. Śledczy doliczyli się 5. Patryk wpadł w krzyżowy ogień pytań. Zaczynał się gubić, zasłaniać niepamięcią. Na każde zadane pytanie miał gotową odpowiedź. Oficjalnie Patryk i jego koledzy do dziś utrzymują, że siedzieli w parku Regana do 2 w nocy, a potem rozeszli się do domów. Zupełnie tylko zapomnieli, że tej nocy poruszali się samochodem jednego z kolegów. Przemieszczali się na trasie między Gdańskiem a Sopotem. 2 Pawłów, kumpli Patryka, również zebrano na przesłuchanie. Śledczy odnieśli wrażenie, że byli do tego świetnie przygotowani. Starali się opisać jak najwięcej szczegółów z tej nocy, a tak nie zachowują się osoby, które nie mają nic na sumieniu. Ostatecznie ich zeznania nie wniosły nic do sprawy. Eksperci kryminalistyki uznali jednak zgodnie, że osoby te mogą być w posiadaniu wiedzy na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Wróćmy jeszcze na moment na dyskotekę w sopockim Dream Clubie. Dlaczego Iwona była tej nocy zdenerwowana? Dlaczego pokłóciła się ze znajomymi i opuściła klub? Przecież na początku na działkach nieźle się bawiła. Tak wynikało przynajmniej zeznań. W nocy niespodziewanie, jak wszyscy mówili, strzeliła focha. Czy początkiem wydarzeń mogła być wiadomość SMS o 1:02 od Magdaleny T? Koleżanka napisała, że Patryk bawi się z jakimiś dziewczynami w Banana Beach na plaży w Wielitkowie. Ta wiadomość wyprowadziła z równowagi Iwonę. Mimo ciągłych kłótni i rozstań, tworzyli z Patrykiem parę, która w jakiś tam sposób jednak się kochała. Iwona była o niego chorobliwie zazdrosna. Był dla niej kimś więcej niż chłopakiem. To jednak był chory związek, bo przecież byli kuzynostwem. W Dream Clubie Iwona tak naprawdę nie bawiła się z Pawłem zbyt dobrze. Liczyła na coś więcej. Liczyła, że oderwie się od rzeczywistości i myśli o Patryku. Na Pawła obraziła się zwłaszcza z uwagi na to, że spotkał on na dyskotece swoją przyjaciółkę Annę, która chyba bardziej mu się podobała niż nastolatka. Iwona słabo się czuła w tej sytuacji. Była poirytowana. Postanowiła wtedy zakończyć imprezę i po prostu iść do domu na piechotę. Przy pierwszym wyjściu z lokalu jakoś się opanowała i wróciła. Natomiast przy drugim postanowiła już nie wracać. Prawdopodobnie miała nadzieję, że po drodze spotka Patryka czy kogokolwiek znajomego. Liczyła pewnie też na to, że pójdzie na ognisko, na które została zaproszona, które w tym czasie odbywało się właśnie w parku Regana. Warto nadmienić. Tutaj kolejny raz powrócę do sprawy numeru tożsamego. W internecie, jak i zarówno podczas oficjalnych ustaleń, numer tożsamy należał do przyjaciółki Pawła. Pytanie rodzi się zatem, dlaczego podążała przez całą trasę za Iwoną Wieczorek, jednocześnie odbierając połączenia od mężczyzny. Jaki był w tym cel i czego świadkiem mogła być Anna w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku? Wołanie: Iwona, Iwona! Które pod blokiem około 5 nad ranem słyszał ojczym zaginionej gdańszczanki, wcale nie musiało paść z ust Adrii.
choć wstępnie tak zakładano. Jak okazuje się z akt sprawy, Piotr Kinda nie miał 100% pewności, do kogo należał głos wołającej kobiety. Kolejnym niepokojącym sygnałem są słowa jednej z informatorek portalu Onet.pl. W noc, gdy doszło do zaginięcia Iwony Wieczorek, a także poprzez kilka dni poprzedzających, w parku Regana wytywany był czarny samochód marki BMW. W środku przebywało dwóch rosłych mężczyzn, ogolonych na łyso. Mieli oni obserwować wszystkie idące samotnie kobiety. Policja nigdy nie brała tej hipotezy pod uwagę. Największym błędem śledczych było złe zaklasyfikowanie wstępne zaginięcia. Odgórnie przyjęto wersję ucieczki. Gdyby już pierwszego dnia potraktowano sprawę jako porwanie lub morderstwo, po 10 latach nie mielibyśmy już nad czym debatować. Pada też wiele głosów mówiących wprost, że znajomi mają coś na sumieniu i ukrywają prawdę. Przyjrzano im się szczegółowo, a analizy przemawiają tylko na ich korzyść. Nagrania z kamer monitoringu, logowania sygnału BTS, czy choćby zeznania taksówkarza, który odwoził Adrię spod sopockiego Dream Clubu. Za to nikt nigdy nie przyglądał się wnikliwie Annie. Przez długi okres czasu była związana z Pawłem. Podczas tych feralnych wakacji parą już nie byli. Jej telefon logował się na drodze tożsamej. A gdy widzimy Iwonę Wieczorek ostatni raz okiem kamery, telefon Anny zostaje wyłączony na godzinę czasu. Ponownie loguje się do sieci dopiero po 5:00. Sygnały BTS wskazują jednoznacznie, że Anna znajdowała się wtedy w pobliżu domu zaginionej dziewczyny. Skąd taki zbieg okoliczności? Skąd znała adres i dlaczego udała się wtedy w drogę za Iwoną? Kolejne sygnały wskazują, że prosto spod Czarnego Dworu kobieta udała się w drogę powrotną do Sopotu. Sama Anna początkowo wyparła się, że numer należał do niej. Na komendę wróciła jednak kilka tygodni później, w asyście swojego adwokata. Wtedy przypomniała sobie, że faktycznie jest w posiadaniu takiej karty SIM. Dziennikarz śledczy Janusz Szostak upiera się w swoich publikacjach, że już zna nazwisko mordercy Iwony. Jego zdaniem jest to Patryk G. Brakuje tylko w tej układance jednego – motywu. Każda zbrodnia, nawet ta najbardziej doskonała, musi mieć swój motyw. Podobno zbrodnia doskonała nie istnieje. Po prostu są dowody zbyt banalne, zbyt proste, aby mogły być brane pod uwagę. Czasami zaważyć może mały detal. Podczas gdy oczy wszystkich skupione były na znajomych, z którymi nastolatka feralnej nocy bawiła się na dyskotece, nikt nie patrzył poza ten schemat. Przemilczano w zupełności fakt, że tydzień wcześniej tą samą trasą Iwona wracała z dyskoteki w Sopocie w towarzystwie swojej przyjaciółki Katarzyny. To właśnie wtedy miało dojść do pobicia świeżo upieczonej maturzystki. Choć w tym przypadku słowo pobicie jest sporym nadużyciem. Po tym incydencie nie pozostał nawet żaden ślad. Kolejnym ważnym elementem układanki jest to, że Iwona Wieczorek nie posiadała własnego telefonu komórkowego. Na zakup nowego nie było jej stać. Tej nocy miała pożyczoną starą komórkę od jednego z kolegów, z którymi się bawiła. Tutaj mamy dysonans. Zeznania świadków, którzy podkreślają, że dorosła już kobieta, otrzymywała od rodziców drobne sumy pieniężne, rzadko przekraczające kwotę 30 zł, a dobrze prosperującym salonem urody matki Iwony. Dlatego tak bardzo dziwi mnie fakt, że telefon był pożyczony, a nastolatka nie posiadała gotówki na taksówkę. Mamy z jednej strony obraz idealnego modelu rodziny, a z drugiej dziwne zachowania osób najbliższych. Choćby podkreślanie, że przed snem matka zaginionej dziewczyny zażyła dawkę leku nasennego. Czy w całym śledztwie było to aż na tyle istotne? Wielu z was, a w szczególności kobiet, zwróciło uwagę na dziwną chronologię zdarzeń.
wizyta u fryzjera, a później kąpiel i sen. Opisy ostatniego, feralnego dnia 16 lipca są tak bardzo drobiazgowe, jakby były ułożoną historią, wyuczoną na pamięć. W tym materiale postawiłem na większą spontaniczność. Chciałbym, aby wywiązała się pomiędzy nami dyskusja. Kolejne przedstawienie suchych faktów już do tej sprawy nic nie wniesie. Tych wątków jest zbyt wiele. Chcę podzielić się z wami własnymi przemyśleniami, bazując na dowodach, które są szeroko dostępne. W tym przypadku nie posiadam wiedzy tajemnej, chociaż bardzo bym chciał. Jedyne, na czym mi zależy, to właśnie, aby te sprawy rozwiązano. Nikogo bez dowodów oskarżyć nie można. Istnieje twierdzenie, że podobno kropla drąży skałę. Iwona w pewnym stopniu w mediach została wyidealizowana. Tylko jak można mówić inaczej o domniemanej ofierze? Każdy zbyt szczery komentarz mógłby być traktowany na równi z brakiem szacunku. Zaginiona nastolatka nie stroniła od imprez. Alkoholu też nie unikała. Paliła papierosy i potrafiła siarczyście kląć. Szybko wpadała we wściekłość. Wystarczyła błahostka, aby rozsierdzić młodą kobietę. Gdy ktoś ją zaczepiał, to nie potrafiła na to pozostać obojętna. Potrafiła walczyć o swoje. Pamiętam, jak w 2010 roku dużo mówiło się o lokalnym biznesmenie. Mężczyzna miał mieć obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Jego dom w całości obłożony był kamerami monitoringu. Tego feralnego dnia wszystkie przestały działać. Posiadłość mężczyzny mieściła się właśnie w obrębie wejścia na plażę numer 63. Pamiętam też spekulacje, jakie wtedy padały. Według informatorów, zaginiona Iwona Wieczorek miała dla niego pracować w charakterze eskortu. Pojawił się nawet w sieci komentarz, który mówił otwarcie, jakoby tego dnia Iwona miała przyjść po zapłatę do biznesmena. Pomiędzy nimi miała wywiązać się sprzeczka, w wyniku której zaginiona dziewczyna poniosła śmierć na miejscu. Anonimowy internauta opisał to z takimi szczegółami, które do dziś tkwią mi w pamięci. Zwłoki Iwony miano rozpuścić w kwasie, a później pozbyć się wszystkiego głęboko w morzu. Tej teorii również nigdy nie sprawdzono. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść tej wersji mógł być komentarz niejakiej Lidii 90. Pojawił się on na 3 tygodnie po tajemniczym zaginięciu gdańszczanki. W treści zawartych było wiele istotnych informacji. Internautka twierdziła, że jest w posiadaniu informacji na temat jakoby Iwona Wieczorek już od 2008 roku umawiała się na spotkania sponsorowane. Dopiero na niedługo przed zaginięciem do swojej agencji miał ją zwerbować 60-letni biznesmen Krystian. Podobno na imprezę starszego pana i Iwonę zapraszać miał inny lokalny biznesmen. Ten sam, w którego domu kamery przestały działać w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Przez pewien okres czasu o Krystianie zrobiło się głośno, gdy do gry wszedł jego imiennik o pseudonimie Krystek. Starszy Krystian skorzystał wtedy z okazji i zniknął. Według dzisiejszych ustaleń mężczyzna już nie żyje. Znany polski detektyw zdementował wtedy informacje internautki, twierdząc, że odnalazł Lidię, a ona wszystkiemu się wyparła. Po latach dziennikarze grupy Onet z wielkim trudem odszukali kobietę. Zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek miała mieć kontakt z detektywem. Rodzina Iwony również starała się dementować te pogłoski, twierdząc, że ich córka w dniu zaginięcia po raz pierwszy bawiła się w sopockim Dream Clubie. Tej wersji zaś zaprzeczają sami właściciele klubu, jak i pracownicy. Iwonę na dyskotece widywano regularnie i bez trudu została przez wszystkich rozpoznana. Gdy dziennikarze wysłali Lidii listę pytań, przestała odpowiadać na wiadomości. Dla śledczych
informacje kobiety były wiarygodne. Niestety jej namierzenie graniczy z cudem, bowiem korzysta z szyfrowanego połączenia sieci Tor. Zatem wiadomym do końca nie jest, czy Lidia to faktycznie kobieta. Może to być kluczowy świadek, który boi się mówić głośno. Nigdy też nie przedstawiono oficjalnie dowodów wskazujących na taki charakter pracy Iwony Wieczorek. Jeśli jakieś są, to na pewno znajdują się w jednym z utajnionych tomów akt sprawy. Choć wersja z kwasem wydaje mi się absurdalnie abstrakcyjna, to zarazem najbardziej możliwa. Tylko w taki sposób człowiek może w zupełności zniknąć. Jedna z koleżanek Iwony miała też zeznać, że widziała u niej w szufladzie grubą kopertę, wypełnioną samymi 100 złotówkami. Na pytanie, skąd ma tyle pieniędzy, miała zbyć koleżankę twierdzeniem, że są to środki od biologicznego ojca. Tej wersji stanowczo zaprzecza ojczym Iwony. Jest przekonany, że pasierbica miała znikomy kontakt z biologicznym ojcem. A poza tym to wcale nie był majętny człowiek. Wracając do wątku trójmiejskich dyskotek. Krystian wypatrujący dziewczyn w klubach rzeczywiście istniał. Jednak nie był to 60-letni biznesmen, a jego młodszy kolega, który używał pseudonimu Krystek i w 2010 roku miał 33 lata. Do akt dotyczących Iwony trafił jednak dopiero 5 lat później, gdy stał się bohaterem największej w historii Polski afery z udziałem małoletnich. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że szukał młodych dziewczyn w wieku od 12 do 23 lat. Niektórym z nich proponował pracę w sieci sopockich dyskotek, z którą współpracował. Tych samych, w których bawiła się Iwona. Wiele osób zeznało, że załatwiał tam dziewczyny do tańczenia, a także do spotkań intymnych. Między innymi dla swojego szefa, dyskotekowego barona Trójmiasta. Według osób, które go znały, miał również w klubach wystawiać swoje dziewczyny klientom, zawozić je na spotkania sponsorowane, a także współpracować z agencjami towarzyskimi. W telefonach Krystka znaleziono filmiki z mniej więcej 100 nastolatek podczas stosunków. A według dziennikarza, rozmawiającego z jego ofiarami, wiadomo, że nie wszystkie nagrywał. W jego sprawie jest jak dotąd około 30 pokrzywdzonych kobiet. Za wszystkie czyny mężczyźnie groziło 10 lat odsiadki w więzieniu. Krystek przez lata był bezkarny, mimo że wiele dziewcząt składało na niego skargi policjantom. Ci jednak czasem ich nawet nie odnotowywali. Szczególnie sopoccy i wejherowscy policjanci. Jak wynika z rozmów dziennikarza z kobietami, które miały z nim do czynienia, zdarzało mu się używać wobec nich siły, zastraszać je i karać te, które nie chciały dla niego pracować. Czasem czekał na nie pod ich szkołami lub domami. Część adresów znał, bo odwoził je z imprez, a część zdobywał samemu. Zdarzało mu się najpierw pożyczać swoim przyszłym ofiarom pieniądze, a potem żądać od nich spłaty poprzez pracę. Nieraz do ich uwodzenia i nakłaniania do wejścia do jego samochodu wykorzystywał ich przyjaciółki, a do szantażu nagrania zrobione w trakcie stosunków. Straszył również tym, że zrobi coś bliskim swoich ofiar. Miał dar wypatrywania nastolatek, które mogą stać się jego ofiarami. Jego sprawa ma aż kilkadziesiąt związków ze sprawą Iwony Wieczorek. Gdy wszystko wyszło na jaw, do Trójmiasta przyjechał znany polski detektyw i bronił Krystka na konferencjach prasowych. Mówił, by nie łączyć go z tym zaginięciem. W zamian podsuwał dziennikarzom swoje nowe teorie, czym odwracał uwagę opinii publicznej od Alfonsa. W rzeczywistości jednak Krystek miał z Iwoną co najmniej kilku wspólnych znajomych. Bywali w tych samych dyskotekach. Jeden z internautów twierdzi, że Krystek wiele razy przechwalał się, że wie, co się stało z Iwoną.
Z przesłuchania 43-letniego obecnie mężczyzny wynika, że śledził jej sprawę od samego początku. Pamiętał, że oferowano nagrody za odnalezienie dziewczyny i jakie to były kwoty. Twierdzi, że nigdy jej nie poznał, ale z protokołów można wysnuć wniosek, że ma spore problemy z pamięcią. Jego koledzy zresztą też. Według relacji jednego z nieoficjalnych świadków, którego zeznań na próżno by szukać w protokołach sprawy, Iwona była jedną z dziewczyn, które przychodziły do klubów wraz z Krystkiem. Co ciekawe, znajomy jednej z pracownic sopockiej dyskoteki, czynny policjant, zdradził, że Iwona wieczorek feralnej nocy z 16 na 17 lipca była widziana z Krystianem w tym klubie i że to jego właśnie policjant podejrzewa o jej zaginięcie. Zresztą nie tylko on tak mówił. Słowa te miały paść mniej więcej w połowie 2012 roku. Jak twierdzi była pracownica klubu, w którym gdańszczanka bawiła się przed zaginięciem. Jak się okazało, jej znajomym policjantem był ten sam, który podjeżdżał pod dom Iwony i który dobrze znał się z Krystkiem. Swoimi podejrzeniami na jego temat nie podzielił się jednak ze śledczymi. Według informatorki, ten funkcjonariusz SMS-ował z 19-latką w noc, gdy ślad po niej zaginął. Młody mundurowy z prewencji spotykał się z zaginioną Iwoną na krótko przed jej zaginięciem. Podjeżdżał pod jej blok, a ona do niego schodziła. Jej mama o tym wiedziała, ojczym nie. To była relacja towarzyska. Po 17 lipca 2010 roku policjant Dani było wśród osób, które starały się pomóc rodzinie odnaleźć nastolatkę. To wydało się dziwne jej mamie. Liczne zdjęcia potwierdzają, że funkcjonariusz często bywał w sieci dyskotek, do których chodziła zaginiona. Znał się z wieloma pracującymi tam ludźmi i z Krystkiem. Okłamał dziennikarza, gdy ten zapytał go o znajomość z nastolatką. Twierdził, że jest luźna. Potem wyszło jednak na jaw, że mieli swoje numery telefonów i nieraz z nich korzystali. Dziennikarz grupy Onet był jednym z dwóch dziennikarzy, którzy byli przesłuchiwani w sprawie Iwony po swoich publikacjach. Przesłuchanie trwało 5 godzin i miał wrażenie, że cały czas mówi śledczym o rzeczach, które wiedzą lub się ich domyślają. Te monotonnie przerwali dwa razy. Redaktor zauważył, że bardzo się ożywili w pewnych momentach. Za pierwszym razem byli zdziwieni, gdy stwierdził, że ktoś mu mówił, że policjant od Iwony rzekomo ma dobre alibi na noc jej zaginięcia, kiedy zrelacjonował wersję jego koleżanki. Policjant miał jej powiedzieć, że ujęła go kamera, gdy przebywał wtedy w centrum Gdańska. Mundurowi wyglądali, jakby dziennikarz opowiadał im bajki. Drugi raz ożywili się, gdy zeszli na temat agencji, która ochraniała sieć dyskotek, do których chodziła Iwona. Zależało im na każdej informacji na jej temat. Wtedy dziennikarz niewiele mógł śledczym powiedzieć. Dopiero w późniejszym czasie ustalił, że agencję założył były policjant. Według licznych źródeł, wśród zatrudnianych mieli być inni funkcjonariusze. Również ci, którzy wciąż czynnie pracują w policji, choć oficjalnie jest to zakazane. Jeden z informatorów dziennikarza twierdzi, że co najmniej kilku ochroniarzy z tej firmy zarabiało razem z Krystkiem i pewnymi policjantami, bo proponowali mu, żeby ochraniał jedną z ich mieszkaniówek. Jak można wywnioskować z internetowej aktywności Iwony? Prawdopodobnie znała się z co najmniej jednym z ochroniarzy z tej podejrzanej agencji. Później policja dokładnie wypytywała o tę firmę, także osoby, które mogą mieć związek z zaginięciem. Gdy sprawa Krystka wyszła na jaw, śledczy badający zaginięcie Iwony przesłuchiwali ważnych członków sopockiego środowiska klubowego. Pytali ich m.in. o Ahmeda, ale ci twierdzili, że go nie znają. Mężczyzna o tym imieniu nie pojawiał się wcześniej w żadnym dziennikarskim śledztwie ani historiach osób, które mają lub mogłyby mieć wiedzę na temat życia nastolatki. Jej bliscy też nie wiedzą, kim on może być. To czyni Ahmeda jedną z najbardziej zagadkowych postaci w tej historii.
Pierwszy okres poszukiwań Iwony to sporo doniesień z powiatu puckiego. Według śledczych żadne z nich się nie potwierdziło. Szczególnie dziwna zbieżność wiąże się jednak ze znajdującą się tam miejscowością Chałupy na Półwyspie Helskim. To w Chałupach miał przybywać bogaty przyjaciel 60-letniego Krystiana, gdy nastolatka zniknęła. To do Chałup, kilkanaście godzin od zarejestrowania jej przez kamerę przy wejściu numer 63, miał wyjechać jej były chłopak. W dodatku twierdził, że nie pamięta, z kim tam się udał. To w Chałupach rzekomo widział gdańszczankę w agencji towarzyskiej jeden z klientów tego przybytku. Na tych wątkach chciałbym sprawę Iwony Wieczorek zamknąć na tym kanale. Dalsze drążenie tematu może nie przynieść już nic nowego. Nie bez powody od sprawy odsunięto też wielu funkcjonariuszy i funkcjonariuszy policji. Publikacje na temat gdańszczanki zawsze budzą niemałe zainteresowanie. Pod względem ekonomicznym wałkowanie tematu, rozbijając go na setki odcinków, zwyczajnie stałoby się dochodowym biznesem. Jednak mi nigdy na tym nie zależało. Temat chętnie oddam komuś innemu z rodziny True Crime. W pewnych przypadkach rozgrzebywanie czegoś nie zawsze jest korzystne. Jeśli przez tyle lat nie udało się rozwiązać zagadki, a próbowali wielcy, między innymi Archiwum X, oznaczać może to tylko jedno, że istnieją osoby, którym bardzo zależy na ukryciu prawdy. Iwony Wieczorek nie zabił Patryk, Paweł ani Adria. Oni jedynie mogą być w posiadaniu prawdziwej wiedzy o ostatnich tygodniach życia swojej koleżanki. Ta sprawa niewątpliwie przypomina przypadek Iwony Cygan. Ten, kto zaznajomił się z materiałami, zrozumie doskonale, o czym mówię. W stosunku do mnie również pojawiały się sygnały, abym odpuścił sobie zabawę w zagadki kryminalne. Teraz zadacie sobie pytanie, ale jak? O czym ty, człowieku, mówisz? Łamanie cudzej psychiki jest jednym z elementów, który ma zniechęcić do działania. Założono z góry, zresztą bardzo mylnie, że jestem chłopakiem w nastoletnim wieku. Jak najprościej złamać dzieciaka? Używając współczesnej techniki. Hejt, jaki lał się pod tymi publikacjami, pokonałby niejednego człowieka. Na mnie nie miał wpływu. Lata praktyki w zawodzie, który wykonuję, uodporniły mnie na takie rzeczy. Rezygnuję ze sprawy Iwony Wieczorek z innego powodu. Jest to naturalna obawa przed wdepnięciem w niezły syf. Bliska mi osoba poprosiła, abym nie wrzucał na kanał tego materiału. Jednak wam coś obiecałem i urwanie tematu w połowie byłoby oszustwem. Mam nadzieję, że przyszłe historie, o których będę wam opowiadać, staną się dla was równie pasjonujące. Jest nas tutaj tak wiele, że nie wiem, w jaki sposób wyrazić wdzięczność za wasze zaangażowanie. Zdaję sobie sprawę, że część widzów odejdzie, gdy nie będą publikowane nowe materiały o Iwonie. Ale mam też nadzieję, że na podstawie tych dwóch materiałów każdy wyciągnie swoje wnioski. Jako zwykły podcaster kryminalny nie mam tajemnej mocy, która pomogłaby mi w schwytaniu złoczyńców i rozwiązaniu tajemnic. Poniekąd rozumiem też decyzję moich kolegów i koleżanek z rodziny True Crime. Dlaczego rzadko biorą się za polskie sprawy, a w szczególności te, w których sprawca chodzi po wolności? Bo jest to jak igranie z ogniem. Im bliżej rozwiązania jesteś, tym gorzej dla ciebie. Dlatego czasami warto odpuścić i nie bawić się w zbawce tego świata na siłę. Nadal chcę i będę nagrywać zagadki kryminalne, ale zabawę i dziennikarstwo śledcze zostawię profesjonalistom. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się.